się znaleźć. Wielu chciałoby ci obić twarz. Składa się, że padło na mnie. Teraz ujrzysz własny strach. Ujrzysz własny strach. Hej, witam was, ja jestem CoreGames, a to jest gra Outlast. Zagramy sobie w nią w ramach serii Horrorek w piątkowy wieczorek. Zaczynamy. Jak ktoś nie wie, bądź wie, Outlast jest to gra, że idziemy naszym reporterem do psychiatryka, a właściwie jedziemy autem, dopiero później łazimy i mamy nagrać rzeczy, które się tam dzieją. Psychiatryk jest podobno opuszczony. Czy naprawdę? Zobaczymy. Wszystko się zaraz okaże. Jak widzimy, już możemy tutaj sobie poruszać głową, tak, ale i tak nic nie zrobimy, mamy tylko taki konto. Przed nami jest już ten szpital, jak widzimy. Zaraz do niego się dostaniemy i sprawdzimy, co w nim się dzieje. O dziwo, on jest opuszczony, a światło się w nim palą. Mount Massive Asylum. Nie no, dziwne, bardzo dziwne, że opuszczony budynek, a się światło palą. Śmigardło dzisiaj szwankuje. Ale już chyba będzie ok. No, sprawdzamy. Mamy swoje itemki, teczuszkę, close. Ktoś co tutaj sobie spauzuje, to przeczyta. Mi się nie chce. Widziałem Outlast, to pokaże tej linii fabularnej nie ma. Dobrze. Już. Wyłącz kamerkę i chodź, nie baw się tym. W ogóle ja bardzo współczuję naszemu bohaterowi. Zobaczycie zaraz dlaczego. Patrzcie. Nie ma jednej ręki, jednej nogi. Znaczy ma może rękę i nogę, ale mu w każdym razie zamiast lewej nogi przyszyli rękę. Więc trochę słabo. Ramka się zamknęła, ale już to panie przedłużając. Dobra. Możemy to tutaj nam nagrywać, ale to i tak tam nic nie zrobi. Sweet focie. I w ogóle to nie jest podejrzane, że przed opuszczonym szpitalem palą się światła i stoją Humvee. Znaczy to nie, chyba nie były Humvee, ale tam wojskowe. Samochody. Bardzo mi się podoba tutaj ten dźwięk wchodzenia po drabinie, bo jest taki realistyczny. Czyli nie tak jak zawsze, że tylko jakiś tup, 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 tylko widać, że ta drabina się koli w jedną boki. Jeszcze tam coś i to jest fajne. No, klasyczny motyw. Mamy tak oczywiście włączyć kamerkę, tak żeby się mógł wydygać. Jak widzimy, jest tutaj zawalony czerwony, więc trzeba wejść tam. Telewizorek. No. Dość dziwny dźwięk jak na telewizor, ale... Nie dyskutujmy. Możemy się tutaj przycisnąć. Mam tutaj biuro. Kurde, to są koni... Nie, tutaj tak samo nic nie widać. Mamy jakąś teczuszkę. Tak samo nie chce mi się tego czytać jak tam. No dobra. Ktoś chce, niech sobie przeczyta. Raz, dwa. Wychodzimy.
No. Dobra, ja tam nie wnikam. Chcesz to zasieć. Baterie podniesiemy bardzo chętnie. I wskakujemy do góry. Tam nic nie ma oczywiście. Bo zawsze są tutaj tylko jedne drogi w horrorach. No, ktoś mu zjadł coś tam miał w swojego lodówce filmowej, a mu zjedli. No, tam jakiś kostek był. No, biblioteka. Oczywiście wchodzimy do niej. Któż by się tego spodziewał? Klasyczny. Horrorowy straszak. Tutaj by mogli jeszcze dać wskakujące młode kiedy to właściwie. Nie machaj mi tutaj łapami. Oczywiście tej killem, tej killem. O, tutaj taki grubasek szedł. Ale nas zignorował. Oczywiście chyba nas nie zostawi, tak? Kto by się spodziewał, że właśnie teraz się pojawi. No, zadziwiające, prawda? No dobra, tak trochę sobie tutaj się. Ja sobie robię z tego utrasta. Ktoś, jeśli jest ktoś, kto tego jeszcze nie widział, a wątpię, no to... Okej, spróbujmy się wczuć w klient. No nie mam chyba jakiejś plakietki, żeby było napisane, kim jestem. To dziennikarze zawsze mają taką powieszoną na smyczy. Dawaj, dawaj. Wstawaj, chłopie, dawaj. No. I w tym momencie każdy normalny człowiek by powiedział jebie to i wyszedł stąd. A przynajmniej próbował wyjść, tak? To jest takie oczywiste, że szukałby wyjścia, a nie szedł jeszcze głębiej, żeby znaleźć jakieś śmieci, których możliwe, że stąd nie wyminie się nawet. Tam coś mamy. Mówiąc szczerze, nie pamiętam, co już jest dalej. Czyli teraz już gram na ślepo. Bo tamto tak akurat wiedziałem jeszcze, co się wydarzy. Muszę pamiętać, żeby najpierw klikać prawym wciskiem, żeby pokazać kamerę, a dopiero później F, bo klikam czasem na odwrót i to wtedy jest dupa. Mamy tutaj coś? Mamy. I tyle. Mogły tutaj być jakieś baterie. Ale nic nie ma. No tutaj jest zamknięte oczywiście. Jak podejdziemy, pewnie ten dziadek się na nas rzuci. Na 100%. Albo nie. Albo dopiero jak wyjdziemy. No nie, płacz. No wiem, że odłączyli na chwilę telewizję, ale to zaraz wróci, spokojnie. No, ciekawy program. Życie białych mrówek z czarnymi. Dobrze, edukujcie się. Co my tutaj mamy? O, jest jakaś dycha. Tam ktoś siedział. A Outlast ma ten taki fajny klimacik, że Anusia nie będę wiedział, gdzie uciekać. To jest oczywiste, że coś na nas wyskoczy i tak dalej, ale jest ten klimat, ja nie wiem, gdzie będę miał biec. No tutaj już klasycznie oczywiście skrypty działają. Zobaczymy, czy mi się będzie chciało to w ogóle grać, bo póki co jest średnie. Skrypty, jak to kliknę, to coś na 100% mnie złapie i będę musiał uciekać. I coś się wtedy na pewno zdarzy. Łapiemy. Nic się jeszcze nie stało. Lul. Jestem zdziwiony. I to wielce.
Zdziwiony. O, chyba mi się włączały klawisze trwałe, więc trzeba puścić. I z powrotem kłócamy. No i na 100% nas teraz złapie, Ciazio, zobaczycie. No, nie mówię. Dobrze, butem w mordem. I uciekam, jak to mówią, hit and run. Dobra. No ale to... Zaraz, ja zrobiłem coś z security. Więc pewnie powinienem... wyjść tędy. Albo i nie. A w każdym razie zdobyłem coś dla security, więc tutaj pewnie nie będę musiał być. Więc zamkniemy ładnie za sobą drzwi, żeby jakby co na mnie wyleźli. I idziemy tutaj. Muszę teraz pamiętać o długości odcinka, chcę, żeby one były takie jakieś 15-17 minutowe. A nie tak jak mi się zawsze zdarzało w Dead Space'ie, półgodzinne. Ale pomijając fakt, że w Dead Space'ie to akurat... to było na zasadzie, gram sobie i przy okazji normalnie nagrywam. Dobra. Nie ma problemu. Nic. Nudek. Nic. O, rączka. Czyli jednak coś, zawsze coś. Zraj taśmy dwie. Zawsze zabezpieczony, dobrze. Ale może jakąś baterię masz? W dupie. The fuck? To są chyba jelita. Ale nie jestem pewien. Nigdy nie miałem okazji nikogo patroszyć, więc nie jestem pewien, czy to są jelita. Ja nie wiem, jak ja... O, tutaj mam ten pokój ochrony. I nie wiem właściwie, jak ja to będę ko... prowadził ten odcinek, w ogóle tę serię. Czy... Może mam tu jakieś baterie? Nie, klawiatura tylko. Czy będę po prostu tak nagrywał, że hej, tam witajcie i się żegnał, czy po prostu będę tak grał sobie ciągle i po prostu potem to na odcinki. Nie wiem, mogłoby się chyba zdarzyć, żebym się nie pożegnał w jakimś odcinku, więc jakby coś się takiego zdarzyło, to znaczy taką... O, ten lutek. Run. Nikt nie wiedział, że to właśnie tutaj mam się schować. Kamery tak mi nic nie daje, to jest tylko taki... noktowizor. I otworzę akurat moją szafkę. Na 100% moją szafkę otworzę. Nie. Czyli skrypcik. Bo zawsze jest, że on otwiera szafkę tą, w której akurat nie siedzimy. Ja jak oglądałem, to ludzie wchodzili do tej drugiej szafki. I ten on otwiera tą pierwszą, wychodził i właśnie tak jak tutaj się tam wahał, czy otworzyć, czy nie. Nie. I zaraz sobie tam pójdzie. I ja myślałem, że jak wejdę do tej, to on ją otworzy, mnie tam wywesza. Tutaj widzimy, że jednak skrypcik, że ma otworzyć zawsze tą drugą. Dobra. A jeszcze ten noktowizor niewiele daje. Bo lepiej widzę bez tego noktowizora. To jest takie no naprawdę ciemne miejsce, nie?
Wewnętrznie mi to security mi dało, ale nie ma te. Mam takie myśli. O, jest. Lista tego, co mam zrobić. Reset the generator in the basement. No to w piwnicy mieliśmy tamek. Wiecie lub nie wiecie. Nie, w dobrym miejscu jesteśmy. Myślałem, że gdzieś indziej żeśmy poleźli, ale nie. Okej. Okay. Co my tutaj zrobimy? To będzie dobre pytanie. Na 100% to są takie dziury w ścianach, jakby ktoś miał nas gonić. Kto może podejrzewać, że tak się właśnie stanie? Tak samo notatka, ktoś to tak sobie czyta raz. Dwa. Papa. Co my tutaj... Nic, pusto. I zaraz pytanie... Gdzie iść? When what? Aha. Nie, to jest oczywiste, że my już tu będziemy musieli uciekać za chwilę. Już nam pokazali, że mamy tam jakieś miejsce do przeskoczenia przez stół. A tutaj mieliśmy też dziurę w ścianie, więc teoretycznie świetna trasa do ucieczki. Nie, co tam, Joswak. Smurfy. Tak to gówno widać. Coś czuję, że tutaj będzie problem. Teraz bateria chyba zmieni automatycznie. Okej. Ale to w następnym odcinku, więc pa pa. Bum, cyk, krzyż.